Pogarsza się sytuacja we Włoszech, w kolejnych regionach rekordy koronawirus. Pogarsza się sytuacja we Włoszech, rekordy w kolejnych regionach. 128 osób zmarło na COVID-19 ostatniej doby we Włoszech, potwierdzono także 21 273 nowe zakażenia koronawirusem, poinformowało w niedzielę 25 października Ministerstwo Zdrowia. Liczba wykonanych jednego dnia testów wyniosła ponad 161 tysięcy. Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 37 338. Dotychczas koronawirusa wykryto w kraju u 525 tysięcy osób. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 1208 najciężej chorych na COVID-19. W ciągu doby przybyło ich 80. W Lombardii zanotowano kolejny dobowy rekord nowych zakażeń, ponad 5700. Rekord padł też w kampanii i 2590 nowych infekcji. Lekarze z wielu rejonów kraju alarmują, że sytuacja w szpitalach jest bardzo ciężka, krytyczna.